Witajcie, nazywam się Agnieszka Smoczyńska i chciałam powiedzieć Ci, kimkolwiek jesteś, że ten, który został ukrzyżowany za Ciebie, ten, który umarł za Twoje grzechy, ten, w którego ranach jest Twoje uzdrowienie i ten, który jedynie może dać Ci wolność, on powróci na tę ziemię. On po raz pierwszy przyszedł jako ofiara. Dał się upokorzyć, dał się ukrzyżować i cierpiał za Ciebie. Dał się przybić do krzyża i ludzie, grzesznicy, znęcali się nad Nim. On umarł, On zmartwychwstał i chcę Ci powiedzieć, że On tutaj powróci. I On powróci w wielkim stylu. On tutaj powróci jako Król Królów i Pan Panów. On tutaj powróci jako Wszechmogący Pan, jako Sędzia. I bądź na ten moment przygotowany. Ja życzę Ci, żebyś był na ten moment przygotowany. I jedyna możliwość, by być na ten moment przygotowanym, to jest obmyć się w krwi Jezusa. Właśnie tego, który przychodzi jako sędzia. Teraz, kiedy jeszcze jest czas, nie trać go. Teraz, kiedy jeszcze możesz, podejmij decyzję. Możesz przyjść do Jezusa, możesz ukorzyć się przed Nim. Możesz przyjąć Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Możesz obmyć się w Jego krwi. I to spowoduje, że gdy On powróci tutaj w chwale, gdy On powróci tutaj jako potężny władca i potężny król, nie będziesz przerażony. Gdy On powróci, będziesz szczęśliwy, że On właśnie wraca. Ale jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli zatwardzisz swoje serce i nie skorzystasz z tej szansy, którą On Ci daje, a daje Ci ją również poprzez to wszystko, co słyszysz teraz ode mnie. Jeżeli z tej szansy nie skorzystasz, to Jego powrót będzie dla Ciebie czymś straszliwym. Jego powrót będzie dla Ciebie tak naprawdę wyrokiem. Więc nie trać czasu. Jezus żyje. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Jezus jest jedyną drogą do Boga. Nie ma innej opcji. Nie daj się okłamywać przez bzdury opowiadane przez ludzi, którzy są zwolennikami ekumenii, przez ludzi, którzy wierzą w reinkarnację czy w inne głupoty. Nie daj sobie tego wmówić. Żyjesz raz, a potem jest sąd. I w czasie tego jednego życia decydujesz, co będzie z Tobą w wieczności. Nie przechlap tej szansy. Ja pewnego dnia podjęłam decyzję, że chcę należeć do Chrystusa. I było to wbrew mojej naturze, bo ja byłam bardzo cyniczną osobą. Byłam osobą bardzo od dzieciństwa miałam depresję. Byłam osobą bardzo taką cyniczną, taką zgrywającą twardziela, tak naprawdę wewnątrz byłam. Byłam z bólu i samotności. I zdecydowałam się, to jest długa historia, nie będę Wam całej opowiadać, ale przyszedł taki moment, że byłam tak zdesperowana i tak nieszczęśliwa, że postanowiłam, że pójdę za tym Chrystusem. I On mnie... Podjęłam tę decyzję, oddałam swoje życie i On mnie nigdy nie zawiódł. Nigdy mnie nie zawiódł. To było wiele lat temu i zawsze był przy mnie. A najważniejsze jest to, że jestem pojednana z Bogiem. Gdybym teraz umarła, poszłabym do nieba. Czy Ty masz taką pewność? Czy wiesz, co się stanie z Tobą w wieczności? Jeżeli nie wiesz, to znaczy, że nie pojednałeś się z Bogiem. Dlatego, że pokój, który przewyższa wszelki rozum, strzeże serc i myśli tylko tych, którzy pojednali się z Bogiem. Masz taką możliwość. Wysłuchaj uważnie tego, co do Ciebie teraz powiem. Dzisiaj, gdy będziesz sam w swoim domu, stań w takiej czystości, w otwartości serca, w szczerości i powiedz Mu: Boże, przepraszam Cię za moje bezbożne życie. Przepraszam, że żyłem bez Ciebie. Wierzę, że jesteś tym, który umarł za mnie na krzyżu. Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, który miał przyjść. Że Ty jesteś Mesjaszem, który miał przyjść. Chcę oddać Ci moje życie. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli to zrobisz, jeżeli zrobisz to szczerze, jeżeli Twoje intencje będą czyste, jeżeli zrobisz to w wierze, to przejdziesz ze śmierci do życia. Przejdziesz ze śmierci do życia. Ja tego doświadczyłam. Ja od małego wiedziałam, że jest moc. Że życie nie kończy się wraz z biologiczną śmiercią. Dlatego, że mój ojciec zajmował się okultyzmem. I był w tym bardzo głęboko. I jest tak do dziś. Ja wiedziałam, że jest moc. Ja wiedziałam, co on robi.
Ja wiedziałam, że to wszystko działa, tylko że to była ta ciemna strona mocy. To była moc, która pochodziła od tego, który zażyna, który niszczy, który przynosi śmierć. Chciałabym to dokończyć. Tylko ty. To była moc, która pochodziła od złego. I dlatego, gdy przyszłam do Chrystusa, to doświadczyłam mocy, która miała zupełnie inny charakter. To była moc pełna światłości, pełna miłości. To była moc, która pochodziła od Boga, od Stwórcy Wszechrzeczy, od Tego, który stworzył świat poprzez swoje słowo. Dlatego, że jest napisane, że Bóg powiedział i stało się. I ten wszechpotężny Bóg stał się moim przyjacielem, moim ojcem. I mam pokój, mam poczucie bezpieczeństwa i wiem, że jestem dzisiaj z Nim. I wiem, że będę z Nim w wieczności. Możesz to mieć, jeśli uczynisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. Będziesz zbawiony. Pamiętaj, On wróci. On wróci szybciej, niż się ludzkość spodziewa. Jezus Chrystus. Dziękuję.